Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Ręcznik ten został odebrany pani Elżbiecie Kęsy, która wracała z odwiedzin swojego męża Tadeusza, który przebywał w obozie internowania w Łukowie. Ręcznik ten został jej odebrany podczas właśnie przeszukania i zarekwirowany. Materiały, które tutaj prezentuję, zostały stworzone przez Jana Nogę, internowanego w obozie w Strzebielinku. Materiały te następnie zostały wykorzystane w pracy konkursowej w związku z 20-leciem Powstania Solidarności w 2000 roku. Autorem matryc jest pan Grzegorz Połódź, natomiast zarekwirowane zostały podczas przeszukania i aresztowania żony Grzegorza, pani Urszuli, 2 października 1982 roku. Pan Grzegorz Połódź przebywał wtedy w obozie internowania w Łupkowie. To jest najprawdopodobniej materiał bawełniany, fragment prześcieradła, który trafił do Instytutu Pamięci Narodowej ze zbiorów prywatnych pana Jana Kota, który przekazał. Na tym materiale widzimy tutaj odciski pieczętne oraz podpisy osób internowanych w więzieniu w Wuchercach. Tak zwane ośrodki odosobnienia, w których władze PRL przetrzymywały opozycjonistów, zostały utworzone na podstawie dekretu o stanie wojennym. Generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego nad ranem 13 grudnia 1981 roku, ale akcja zatrzymywania niepokornych działaczy ruszyła jeszcze przed północą, czyli 12 grudnia. Operacji nadano kryptonim Jodła. Oficjalnie administrowanie krajem przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, złożona z ponad 20 generałów i pułkowników. Ale tak naprawdę generał Jaruzelski rządził Polską w mniejszym gronie najbliższych współpracowników. Już pierwszej nocy stanu wojennego milicjanci i towarzyszący im esbecy zatrzymali ponad 3000 osób. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub wahanie. W imię interesu narodowego dokonano zapobiegawczo internowania grupy osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. W grupie tej znajdują się ekstremalni działacze Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Akcja była dobrze zorganizowana, bo rozprawę z opozycją komuniści planowali od dawna. Najstarsza znana lista zawierająca wykaz osób przewidzianych do internowania powstała już w październiku 1980 roku. De facto przygotowania do internowań i zamknięcia w więzieniach działaczy Solidarności i Opozycji Demokratycznej rozpoczęły się z chwilą powstania Solidarności. Powołano specjalny sztab, który miał przygotować całą operację wprowadzenia stanu wojennego i jednym z elementów wprowadzenia stanu wojennego było zamknięcie w więzieniach właśnie działaczy opozycji, najważniejszych działaczy Solidarności, czy szczebla związkowego, takiego na najmniejszych zakładach pracy, czy także szczebla ogólnopolskiego, łącznie z liderami, członkami Komisji Krajowej itd. W całej Polsce utworzono kilkadziesiąt ośrodków odosobnienia. W sumie w 1981 i 82 roku trafiło do nich prawie 10 tysięcy osób. Więzione były bezprawnie, bez wyroku sądu, tylko dlatego, że władze podejrzewały, że mogą nie przestrzegać porządku prawnego, zagrażać interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa.
standard ich funkcjonowania był bardzo różny. W większości były to pawilony bądź wydzielone części zakładów karnych, ale zdarzały też się ośrodki wczasowe, na przykład radia i telewizji, wojskowe. One miały troszeczkę lepszy standard i władze bardzo często też wykorzystywały to w materiałach propagandowych, że przecież internowanie jest de facto nieusiążliwym jakimś utrudnieniem funkcjonowania tych ludzi, ale tak naprawdę to nie jest więzienie. No, to było dość mocno podkreślane. Oczywiście to nie była prawda. Internowani, zwłaszcza w grudniu i tych pierwszych tygodniach stanu wojennego, trafili do bardzo ciężkich warunków, do klasycznych, normalnych więzień. Byli traktowani jako tymczasowo aresztowani. Zdarzały się przypadki stosowania wobec nich przemocy, represji, a także ciężkich pobić. W ośrodku w Kwidzynie internowani mieli akurat całkiem znośne warunki. Wolno im było na przykład poruszać się między celami czy oglądać telewizję. Ale gdy ograniczono im widzenia z rodziną, zaprotestowali. Milicja i Straż Więzienna brutalnie spacyfikowały bunt. Internowani byli polewani wodą, niektórzy przeszli przez tak zwane ścieżki zdrowia, czyli byli bici pałkami i kopani do nieprzytomności przez ustawionych w szpaler funkcjonariuszy. Internowanych ciężko pobito także w kilku innych ośrodkach odosobnienia. Władza próbowała zapanować nad zamkniętymi na terenach zakładów karnych opozycjonistami nie tylko za pomocą argumentu siły. Ośrodki odosobnienia stały się też miejscem, gdzie dość stałą przede wszystkim, ale też dość intensywną inwigilację prowadziła Służba Bezpieczeństwa. Skomasowanie tak dużej liczby działaczy Solidarności, działaczy opozycji demokratycznej było nie lada gratką dla samych funkcjonariuszy, gdyż oni nie dość, że prowadzili właśnie swoją pracę operacyjną, to też uznawali to miejsce za bardzo dobre do werbowania potencjalnych nowych źródeł informacji, czyli tajnych współpracowników. Cele więzienne niekiedy były wyposażane w podsłuchy, prowadzono też klasyczne gry, kombinacje operacyjne, mieszano tych internowanych pomiędzy sobą, wpuszczano też już wcześniej zwerbowanych agentów. Znane są przypadki internowania już wcześniej bardzo aktywnych agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy wchodzili w skład różnych struktur Solidarności, którzy następnie prowadzili właśnie inwigilację swoich kolegów z celi czy z pawilonów, w których byli aresztowani. W ośrodkach, w których panowały mniej rygorystyczne zasady, internowani starali się aktywnie spędzać czas. Dokształcali się, drukowali prasę niezależną, tworzyli i walczyli o swoje prawa. Specjalny status przyznano przywódcy Solidarności Lechowi Wałęsie. Został więźniem stanu. Izolowano go i przetrzymywano w ośrodkach rządowych. Próbowano nakłonić go, aby stanął na czele nowej, całkowicie kontrolowanej przez władze Solidarności, ale odmówił. Wolność odzyskał w listopadzie 1982 roku. Nieoczekiwanie internowano również grupę ponad 30 byłych wysokich dygnitarzy partyjnych i państwowych na czele z Edwardem Gierkiem, byłym pierwszym sekretarzem KCPZPR. Do września 1980 roku najważniejszą osobą w państwie. Decyzja ta miała przynieść przede wszystkim efekt propagandowy. Władza chciała pokazać poprzez to społeczeństwu, że zamyka do więzienia winnych nieszczęść, winnych złej sytuacji gospodarczej Polski, nie tylko po stronie Solidarności, ale także po stronie władzy. No tutaj Jaruzelski i jego ekipa zagrali bardzo zręcznie, pokazując, że zły jest Gierek, zła jest polityka przez niego prowadzona. I właśnie internowanie tych działaczy komunistycznych dawnej ekipy Gierka miało być takim symbolem. Oczywiście ten stopień represyjności wobec nich był dużo mniejszy. No, traktowano ich z dużo większą atencją niż internowanych działaczy opozycji. Trafili do dość dobrych warunków, do jednego z ośrodków wczasowych, który przemianowano właśnie na ośrodek odosobnienia. Zupełnie paradoksalnym w tym kontekście wydarzeniem jest fakt, że jedyna ofiara śmiertelna wśród internowanych to był właśnie jeden z członków ekipy Gierka, który zmarł w trakcie internowania. Tym zmarłym był Zdzisław Grudzień, wieloletni szef Komitetu Wojewódzkiego Partii w Katowicach, który zanim został internowany, dwa razy miał zawał serca. Kolejnego nie przeżył.
Internowanych władza nie traktowała równo. Niektórzy zostali wypuszczeni na wolność już po kilku dniach. Innych przetrzymywano nawet ponad rok. Ostatni opuścili ośrodki odosobnienia w przeddzień Wigilii 1982 roku. Zamkniętych za kratami opozycjonistów funkcjonariusze służby bezpieczeństwa próbowali przekonywać do opuszczenia Polski. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do końca 1988 roku za granicę wyjechało ponad 2000 byłych internowanych, czyli co piąty. Solidarność została osłabiona. Władze spodziewały się jednak, że emigrantów politycznych będzie więcej, dlatego uznały akcję za nieudaną.